Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Chciałem powiedzieć, usiądźmy na krótką chwilę, bo tak czasami mówię u siebie w parafii, a tak naprawdę to będzie dłuższa chwila. Dlatego dłuższa, ponieważ zaraz po mszy świętej miała być oddzielna konferencja, a tutaj miał być komentarz do czytań do Ewangelii, ale ponieważ zaraz potem będzie kolejna msza święta w Lucernie, na którą trzeba zdążyć, to ustaliliśmy z księdzem, że w ramach homilii będzie konferencja, którą miałem wygłosić po mszy świętej, myślę, bardzo ważna i potrzebna, bo zawsze, ilekroć jestem proszony na rekolekcje w różne miejsca i w Polsce, i na świecie, to pytam Pana Jezusa, o czym mam mówić, co jest takim głównym problemem społeczności, do której jadę. I tak ciągle w głowie pojawiało się mi słowo relacje, relacje, relacje. Że to jest jakiś taki główny temat, problem, który warto omówić tam, gdzie się jedzie akurat w tym konkretnym przypadku, tutaj, u was. I popatrzcie, nawet nie muszę robić jakiejś specjalnej kompilacji między komentarzem do Ewangelii a konferencją, ponieważ samo Słowo Boże jest niesamowicie ważnym wprowadzeniem do tej konferencji, bo o czym mówi dzisiejsze Słowo Boże, czytanie, Ewangelie? Mówią o pokorze, jak bardzo ważna jest pokora w życiu człowieka. Usłyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu: wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. A zaraz potem czytamy: na choroby pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Popatrzcie, jak bardzo Pan Bóg pochwala tych, którzy są pokorni, mają pokorne serce. A równocześnie pokazuje smutną prawdę o ludzi, których serca trawi pycha. I jakże to się sprawdza w życiu, w relacjach? O wiele łatwiej człowiekowi pokornemu tworzyć relacje, pielęgnować je i wytrwać w nich. Bez względu, czy tu chodzi o relacje przyjaźni, relacje małżeńskie, relacje między rodzicami a dziećmi i w ogóle, jeżeli mamy na myśli jakąkolwiek relację. Człowiekowi pokornemu jest o wiele łatwiej wytrwać w tych relacjach. I taki człowiek jest szczęśliwy. Mówi: mam wokół siebie przyjaciół. Są przy mnie ludzie i w biedzie, i w szczęściu, i w nieszczęściu, kiedy jestem młody, i kiedy jestem stary. Są przy mnie ludzie. Ale przecież to nie jest proste. To wiele kosztuje. Wiele kosztuje, by móc być dla drugiego człowieka, by utrzymać go przy sobie. A jeżeli człowiek jest pyszny, jeżeli nie potrafi czasem ukorzyć się, choć dobrze wie, że to nie jest jego wina, jeżeli się pojawi konflikt i powiedzi: przepraszam, może rzeczywiście ja zrobiłem coś złego. Tak czyni człowiek pokorny. To wtedy okazuje się, jeżeli tego nie potrafi, to że w krótkim czasie już nie ma przy nim nikogo,
jest sam. No właśnie, słuszne są słowa, które Pan Jezus wypowiada w dzisiejszej Ewangelii. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. A więc już dzisiejsze Słowo Boże daje nam bardzo konkretny klucz do zrozumienia, dlaczego nam czasami różne relacje w życiu nie wychodzą. Dlaczego niektórzy ludzie unikają nas? Dlaczego nie udaje mi się, dlaczego moje małżeństwo jest nieszczęśliwe? Dlaczego unikają mnie dzieci, inni ludzie, przyjaciele? No może właśnie dlatego, bo za mało jest we mnie pokory, a za dużo pychy, która lubi stawiać swoje na pierwszym miejscu. No nie łudźmy się. Każdy z nas musi się z czymś takim zmierzyć, ale równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan Bóg stworzył nas istotami społecznymi, a więc stworzył nas między innymi ludźmi. I kluczem do naszego szczęścia na ziemi jest być między ludźmi, dla ludzi. Owszem, są jednostki, które mają specjalne powołania pustelnicze do samotności, ale to są jednostki, które bez Bożej pomocy i łaski na pewno by sobie w życiu nie poradziły. Po prostu byłyby nieszczęśliwe. Każdy z nas, większość tutaj obecnych bez wątpienia ma jednak powołanie do tego, żeby być między ludźmi, bo każdy z nas ma być darem dla drugiego człowieka. I bez ludzi jest nam źle, jest nam smutno. Ale niestety prawdą jest to, że często, kiedy spotykam się z różnymi ludźmi, to spotykam się jakby z dwoma skrajnościami. Jedna skrajność jest taka, że ktoś na przykład mówi, jakbym czasami chciał być sam, ja już mam dość ludzi wokół siebie, rodziny, bliskich, męża, żony, dzieci, ludzi w pracy, jakbym bardzo chciał się od nich odseparować, gdzieś wyjechać na bezludną wyspę. I to jest jedna skrajność, a druga skrajność jest taka, kiedy ktoś mówi, jaki ja jestem samotny. I niestety bardzo często właśnie z takim zdaniem spotykam się, ilekroć odwiedzam różne ośrodki polonijne na świecie, że narzekamy na naszą samotność, bo jesteśmy w obcym kraju, ludzie wokół nas niekoniecznie nas rozumieją, a nawet ci, którzy powinni nas rozumieć, czyli albo rodzina, albo Polacy, też jakoś omijają nas z daleka. I to jest źródłem nieszczęścia jednych i drugich. I wciąż prawdziwe okazują się słowa Pana Jezusa. Jesteśmy istotami społecznymi. Pan Jezus chce, żebyśmy się nauczyli żyć między ludźmi, bo od tego zależy nasze zbawienie i zbawienie innych ludzi. Zależy wszystko. A szatan dzisiaj bardzo skutecznie uderza w relacje. Popatrzcie, ileż niepotrzebnych krzywd, smutków, zranień wynika z tego, że szatan wykorzystał jakąś naszą słabość i spowodował, że utraciliśmy albo nie udało się nam podtrzymać tych najważniejszych życiowych relacji, choćby małżeńskich, czy relacji z dziećmi, czy w ogóle z innymi ludźmi. Pamiętam, kiedyś pewien kapłan opowiadał, jak to pojechał ze swoimi znajomymi do Włoch i właśnie tam spotkali innego kapłana, już takiego starszego, a to było na początku lat 90. I ten starszy kapłan, kiedy słyszał o tych przemianach, które miały miejsce w Polsce w tamtym czasie, tak słuchał i powiedział, słuchajcie, dobrze, że te przemiany dzieją się w Polsce, upada żelazna kurtyna i musicie wiedzieć, że w końcu Polska otworzy się na świat. Będziecie mogli podróżować po całym świecie. Być może kiedyś wstąpicie w jakieś inne wspólnoty międzynarodowe, które stworzą wam nowe możliwości. Pojawią się w kieszeniach Polaków pieniądze. Będą mogli podróżować za granicę, pracować za granicą. Staną się bogaci, tak jak tutaj, mieszkańcy Italii. Ale musicie wiedzieć jedno, że stanie się dokładnie to samo, co w moim kraju. Mianowicie, odbiorą wam Boga i odbiorą wam relacje. Taka będzie cena za tą odzyskaną wolność. I oni wtedy tego do końca nie rozumieli. Ale tę historię usłyszałem dosłownie miesiąc temu. I ta osoba, która mi ją powtórzyła, czyli właśnie ten ksiądz, powiedział, już wiem, co ten ksiądz miał wtedy na myśli. Ten starszy, bardzo mądry włoski kapłan, co chciał nam przekazać. Że prawdą jest to, że człowiek może tak zachłysnąć się wolnością, światem, pieniędzmi, różnymi możliwościami, które się w naszym życiu pojawiają, że może stracić dwie najcenniejsze wartości swojego życia, a więc Pana Boga i relacje z drugim człowiekiem. No właśnie, zadajmy sobie pytanie, jak to wygląda w naszym życiu.
czy dbamy o obecność Boga i o te relacje, które wokół nas są. Można je zniszczyć w jednym momencie. To wszystko można bardzo szybko stracić. Ale wówczas w życiu człowieka pozostaje niestety tylko i wyłącznie smutek. O to trzeba walczyć, nie dać sobie tego odebrać. Wciąż przypatrywać, czy dbam o te relacje, czy potrafię pokornie podchodzić do tych ludzi, którzy są wokół mnie, aby ich do siebie nie zrazić. Czy jest we mnie chęć tworzenia nowych relacji, wychodzenia do innych ludzi, poznawania ich, czy raczej już zamykam się w tych swoich czterech ścianach i pielęgnuję w sobie to bardzo negatywne, złe przeświadczenie, uczucie, że drażni mnie drugi człowiek i nie chcę mieć z nim już nic wspólnego. Gdyby tak było, no to jest to znak bardzo poważnego problemu i trzeba prosić Pana Jezusa, żeby nas z Niego uzdrawiał, bo to jest coś wbrew miłości. To jest coś pochodzącego od złego ducha, tak samo jak wszelkiego rodzaju podziały, konflikty czy nieprzebaczenie. Wszystko to, co powoduje, że oddalamy się od ludzi, od drugiego człowieka. Pamiętajmy o tym, że po to Pan Bóg stawia na drodze naszego życia innych ludzi, aby umacniali nas wtedy, kiedy jesteśmy słabi. Bo tak jest w życiu każdego z nas. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. I każdy z nas potrzebuje kogoś, kto poda nam dłoń właśnie wtedy, kiedy sobie nie radzimy. Także inni ludzie mogą pomóc nam zbliżyć się do Pana Boga, nawiązać z Nim relacje, przybliżyć, kim On tak naprawdę jest. Ale też są ludzie, którzy mogą nas zepsuć, zniszczyć, odebrać to, co jest w nas najcenniejsze. To jest problem wielu Polaków, czy mieszkających w Polsce, czy za granicą, że niejednokrotnie nie potrafią rozeznawać relacji, w których są albo które właśnie tworzą. Czy one będą budowały w nich dobro? Czy one będą pomagały im stawać się lepszymi? Czy będą pomagały zbliżać się do Pana Boga albo trwać w Nim relacji? Czy też od Pana Boga oddalać? Czy będą nas po prostu psuć? Trzeba więc przyglądać się, w jakich jesteśmy relacjach. Czy one nas budują, czy one nas niszczą? Trzeba zadać sobie pytanie, komu oddaję swój czas? Dosłownie dzisiaj, jak tutaj jechałem, otrzymałem od SMS-a od takiej swojej koleżanki, która mówi, poświęcam dużo czasu na rozmowy i na maile, i na SMS-y z pewnym mężczyzną. On jest wartościowy, ale on zabiera mi mój czas, który wiem, że powinnam inwestować w coś innego, co jest moim powołaniem. I chociaż pozornie to, że z nim rozmawiam, jest dobre, niegroźne, to jednak powoduje, że nie mam później czasu na przykład, żeby się modlić, ma jakieś tam postanowienie. Albo żeby być dla ludzi, którym się poświęciła, bo akurat pracuje w takiej wspólności dla niepełnosprawnych. I już nie ma na to czasu. I zauważyła, że niby jest pozornie coś dobrego, ale jednak zabiera jej to czas. A więc musi to powoli ucinać. Tu chodzi właśnie o taką wrażliwość, która nam pomoże dostrzec to, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. I żebyśmy mieli w sobie taką zdolność oceny tych naszych relacji, to trzeba zatroszczyć się o tą pierwszą i najważniejszą relację, czyli relację z Bogiem. Od niej zależą wszystkie nasze relacje. Relacje z ludźmi, z rodziną, z przyjaciółmi, ale przede wszystkim od tej relacji zależy nasza wieczność. Nasza wieczność. Od jakichś ludzkich relacji zależy nasze tu i teraz. Ale od relacji z Bogiem zależy cała wieczność, która nigdy się nie skończy. Która może być albo wiecznym szczęściem w niebie, albo wiecznym nieszczęściem w piekle, wśród dusz potępionych. O tym trzeba wiedzieć. Nikt z nas nie jest nieomylny. Na pewno nie jeden raz się pomyliliśmy w tych relacjach i zamiast stawiać Boga na pierwszym miejscu i troszczyć się o tę relację, to troszczyliśmy się o ludzkie relacje. Dzieje się tak dlatego, ponieważ niestety jesteśmy ludźmi skażonymi piętnem grzechu pierworodnego i w naszym życiu wciąż będą obecne tego rodzaju pomyłki. Tak samo też nigdy nie jest tak, żeby ktoś z nas mógł powiedzieć, jestem zdolny tylko do dobrych relacji. Na pewno nigdy nikogo w życiu nie poraniłem. Każdy z nas kogoś w swoim życiu poranił. Trzeba się umieć do tego przyznać. Ale żeby tak nie było, to tym bardziej trzeba pielęgnować tę pierwszą relację. Relację z Bogiem. Jeśli to On będzie na pierwszym miejscu, jeżeli On będzie fundamentem każdej naszej relacji z ludźmi,
to wtedy nie musimy się obawiać, że kogoś zniszczymy, poranimy. A te relacje, które są, Pan Bóg będzie oczyszczał, będzie powodował, że będą zdrowe i coraz bardziej trwałe. Ale najgorzej jest wtedy, kiedy nie chcę postawić Boga na pierwszym miejscu, kiedy na to miejsce postawię jakiegoś człowieka bądź ludzi, uczyni z nich sobie takich prywatnych bożków, no i wtedy niestety utraci wieczność, utraci Boga. A więc zastanówmy się, czy w moim życiu są takie relacje, które pomagają nam ustawiać Pana Boga na pierwszym miejscu, czy raczej przeszkadzają, zbliżają do Niego, czy od Boga oddalają. Jeżeli już teraz wiemy, że takie relacje są, te złe, to trzeba je natychmiast ucinać. One są szkodliwe. Pierwsza relacja, jak powiedziałem, najważniejsza z Bogiem. Druga to relacje rodzinne, małżeńskie. Owszem, one nie są idealne. To są trudne relacje, bo najwięcej od nas wymagają. I tutaj mógłbym na ten temat mówić naprawdę wiele. Ale też jednak z racji tego, że to są ludzie nam najbliżsi, to możemy najwięcej od nich otrzymać na różnych etapach naszego życia. A więc warto się o nie troszczyć. I tutaj znowu trzeba zadać sobie pytanie, ile poświęcam im czasu? Czy przypadkiem nie jest tak, że jakaś inna relacja jest ważniejsza niż relacja z żoną, z mężem, z dziećmi? Każda relacja w życiu człowieka jest dopuszczalna pod warunkiem, że nie oddali nas od Pana Boga i od naszej rodziny. Od Twojego męża, żony czy dzieci. Są relacje zdrowe i są relacje z gruntu chore. I trzeba nauczyć się patrzeć na każdą relację oczami Pana Boga, oczyma duszy. I tak samo trzeba patrzeć na drugiego człowieka. Oczyma duszy, oczyma Jezusa. Czy relacja z tym człowiekiem powoduje, że staje się lepszym, czy też właśnie zaczynam patrzeć na tego drugiego człowieka oczami zmysłowymi, oczyma pożądania. Trzeba umieć patrzeć na drugiego człowieka oczami Jezusa, z miłością, z akceptacją, ze zrozumieniem. I tutaj konkretnie mówię już o patrzeniu na człowieka, który jest najbliżej mnie, czyli w rodzinie, w małżeństwie. Patrzeć na niego tak, jak na każdego z nas patrzy Jezus. Z miłością, ze zrozumieniem, czasami ze współczuciem, jeżeli jesteśmy w jakiejś biedzie, a przeważnie tak jest. Albo też trzeba zadać sobie pytanie, czy patrzę swoimi własnymi, ludzkimi, grzesznymi oczyma. Czyli przede wszystkim widzę w swoim bliźnim, żonie, mężu, dzieciach to, co najgorsze, ich wady, słabości. I wychodzi na jaw zresztą mój własny egoizm. Jest taki problem, o którym często słyszę i dlatego teraz o tym chcę powiedzieć. Mianowicie, na przykład w konfesjonale ludzie skarżą się, że jest przy mnie ktoś, kto jest ze mną w relacji, ale to jest taka relacja oparta na wyzysku. I co ja mam z takim człowiekiem zrobić? Odrzucić go czy mu pomagać? No właśnie. Bo tutaj też właśnie uczymy się, czy mamy patrzeć na drugiego człowieka oczyma Boga, czy tymi ludzkimi oczami. Oczywiście trzeba pomagać drugiemu człowiekowi, ale trzeba pomagać mądrze. Nie bez powodu Pan Jezus dał przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych. A więc potrzeba, żeby wspierać człowieka, który jest w autentycznej potrzebie, ale nie wolno pomagać komuś, kto chce się urządzić naszym kosztem. Nie wolno wspierać czyjegoś lenistwa. Gdybyśmy tak czynili, to byłoby wspieranie kogoś w jego grzechu, w jego złym postępowaniu, a tak czasami jest. I tutaj trzeba mieć odwagę, aby takiemu człowiekowi powiedzieć prawdę. Oczywiście powiedzieć mu to z miłością, z życzliwością, ale prawdę, słuchaj, nie mogę tobie pomóc, bo masz możliwość, aby zdobyć środki na swoje utrzymanie czy na tą sprawę, która jest dla ciebie ważna, ale ty po prostu sobie uczyniłeś z tego jakieś narzędzie dla swojego własnego lenistwa. Czasami właśnie takie zdanie wypowiedziane życzliwie, wprawdzie, potrafi uratować życie człowieka. A więc tak powinniśmy traktować tego rodzaju sprawy. Te relacje, które są, jak już powiedziałem, takimi relacjami interesownymi. Niektórzy mówią relacjami wyzysku. Druga bardzo ważna rzecz w tych relacjach, które są między nami, to to, żeby one zawsze były oparte na prawdzie. Autentyczne. Jest takim problemem i niestety bardzo często
Polaków w tych miastach w Polsce, w których niestety już dominują ludzie letniej wiary albo w ogóle niewierzące, a już tym bardziej za granicą, że na przykład nie jesteśmy autentyczni. Boimy się na przykład przyznać do naszych wartości, do naszej wiary. Jakby wtapiamy się w tę szarość, która jest dookoła nas. I to nie jest dobre. Jako katolicy przecież mamy zobowiązanie i tutaj się kłania ta nasza pierwsza relacja z Bogiem. Mamy zobowiązanie, aby być prawdziwi, być świadkami Jezusa Chrystusa. Mamy być właśnie tym światłem w ciemnościach świata. Mamy jaśnieć naszą wiarę. I tego Pan Jezus od nas potrzebuje. Tym bardziej w tych czasach, o których mówi, że są czasami ostatecznymi. Czyli ostatecznym czasem walki o ludzkie dusze. Bóg chce walczyć o duszę, posługując się nami, naszą wiarą, która musi być i konsekwentna, i radykalna. Bo człowiek letni niestety nikogo za sobą nie pociągnie. Więc jeżeli wchodzę w takie towarzystwo, w takie środowisko, gdzie muszę ukrywać swoją wiarę, boję się o niej mówić, no to jest prosta odpowiedź. To miejsce, to środowisko jest nie dla mnie. Albo może problem jest we mnie, że muszę przepracować to, żeby stać się mężnym, odważnym i nie bać się świadczyć odważnie o tym, kim jestem, że jestem katolikiem, że jestem chrześcijaninem. Zwróćmy uwagę na to, że Pan Bóg powołuje nas często do różnych wielkich spraw i dzieł i chce się nami posługiwać. I dobra relacja to jest taka, w której są obok nas ludzie, którzy nas w tym wspierają. Nie gaszą w nas tych różnych bożych powołań, zadań i co więcej, oni nas w tym umacniają. Zła relacja to jest właśnie taka, kiedy obok nas są ludzie, którzy mówią i po co ci to? Po co się w to pchasz? Przecież to jest strata czasu. Po co się angażować? No to jest właśnie to, kiedy spotykam się w Polsce na przykład z dziewczętami czy z chłopakami, którzy mają wokół siebie takich złych doradców. A po co ci wchodzić w małżeństwo? Przecież to jest niekonieczne. Nie musisz brać sakramentu. Możesz sobie żyć i bez tego. Jeżeli ktoś ma takich przyjaciół wokół siebie, takich doradców, to trzymać się od nich z daleka. Ale właśnie chodzi o to, żeby przy nas byli ludzie, którzy nas ciągną do góry. Podtrzymują w dobrych postanowieniach. Dobra relacja też to jest taka, kiedy potrafimy wybaczać, gdzie jest autentyczna miłość bliźniego, gdzie jest przebaczenie. Zła relacja to jest taka, w której pielęgnuję w sobie i podtrzymuję egoizm, który każe mi najpierw osądzić bliźniego, a na ostatnim miejscu siebie samego, kiedy wzmaga się mój egoizm, kiedy myślę ciągle o sobie, a nie myślę o dobru drugiego człowieka. Kiedy trwamy w takiej relacji, dzięki której jesteśmy w stanie postawić dobro drugiego wyżej niż swoje własne, to wtedy rodzi się w nas pragnienie, aby tego dobra wypływającego z nas było coraz więcej. Wręcz rodzi się takie pragnienie stania się ofiarą dla czyjegoś dobra, takiego całkowitego poświęcenia. Są takie osoby, potrafią całkowicie poświęcić się dla kogoś. To jest coś niesamowitego. Wielkiego. Bardzo często jest takie pragnienie, aby pomagać komuś, kto jest w wielkiej biedzie, albo na przykład też jest z dala od Pana Boga, błądzi. I tutaj już takie sprawy trzeba rozeznawać, bo ktoś może w takim pierwszym odruchu serca wejść w taką relację, ale potem okaże się, że to będzie dla niego nie do uniesienia, nie udźwignie tego ciężaru, który wziął na siebie, nawet jeżeli jest to tylko ciężar modlitwy za kogoś. Bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami. Na przykład dziewczyna poznaje jakiegoś pogubionego chłopaka albo chłopak poznaje pogubioną dziewczynę. No i chce, żeby się zbliżyli jedna strona do drugiej i zaprasza w to Pana Boga. Modli się za tego człowieka, ale często okazuje się, że staje się coraz słabsza i sama wchodzi w to zło, które jest obecne w życiu drugiego człowieka. Pamiętam świadectwo pewnej kobiety, która modliła się za syna swojej przyjaciółki, który oświadczał, że jest satanistą. No i kiedy się za niego modliła, to zauważyła, że szatan się bardzo do niej zbliżył. Zaczyna odczuwać jakieś nękania, jakieś pokusy, których nigdy wcześniej nie miała. I to zawsze działo się, kiedy modliła się za tego właśnie syna przyjaciółki. Ale ponieważ była w bardzo bliskiej relacji, to była na tyle... Czuła na to, co Pan Jezus do niej mówił,
że usłyszała, jak Pan Jezus mówi: ty się nic nie bój, kiedy się za tego człowieka modlisz, bo ja ciebie chronię. Otacza ciebie moje światło, przez które szatan nie może się przedrzeć. Ale musisz się modlić. Bo jeżeli nie będziesz się modlić za siebie, jeżeli nie będziesz w stanie łaski uświęcającej, to zło ciebie zaatakuje i zniszczy. Tak przy okazji zapytała później Pana Jezusa, co stanie się z duszą tego chłopaka? Przecież tylu ludzi się za niego modli, a on nic sobie z tego nie robi. Można powiedzieć, staje się coraz gorszy. I Pan Jezus wtedy powiedział do niej, spotka go moja sprawiedliwość. Jeśli nie będzie wołał o moje miłosierdzie, spotka go moja sprawiedliwość. Miłosierdzie moje jest dla tych, którzy o nie proszą. On na razie o to miłosierdzie nie prosi. I spotka go moja sprawiedliwość. I ona później pytała, to co, mam się za niego już nie modlić? Jestem atakowana przez szatana, on się nie zmienia. Módl się, ale tutaj potrzeba wiele modlitw. Wiele modlitw, aby zrównoważyć zło, które jest obecne w życiu tego człowieka. Bardzo ważny przykład. Warto go sobie zapamiętać, bo myślę, że każdy z nas zna kogoś, kto takiej modlitwy potrzebuje, kto tak świadomie oddaje się złu. Niestety, są ludzie, którzy świadomie oddają się złu. Musimy to zaakceptować. Wszędzie, gdzie jesteśmy, tacy ludzie są. Często nawet tak na zewnątrz ich nie rozpoznamy, jak bardzo są złu zaprzedani. I zły duch, który w nich jest, może nas atakować, im bardziej się do tych ludzi zbliżymy. Ale nie o to chodzi, że mamy tych ludzi unikać. Nie. Ale chodzi o to, żebyśmy zawsze trwali w łasce uświęcającej. Żebyśmy na pierwszym miejscu postawili Pana Jezusa, Pana Boga, bo jeżeli zabraknie tej relacji, to zbliżając się do ludzi tak mocno zaprzedanych złu, szatan nas zniszczy. Szatan nas zniszczy, bo my stajemy się zagrożeniem dla niego samego, czyli szatana mieszkającego w tym człowieku. Szatan się boi, żebyś ty się do niego zbliżył, bo wie, wyczuwa, że jego może przekonać to dobro, które w nas jest, ta miłość. I wtedy on będzie musiał opuścić serce, duszę tego człowieka. A więc nie uciekajmy od tych ludzi, nie traktujmy ich jak trędowatych, ale warunek jest taki. Masz się modlić, masz być w stanie łaski uświęcającej. Masz siebie chronić. Trzeba być roztropnym. Jeżeli widzisz, że tego brakuje, trzeba się odsunąć od takiej relacji, bo to się może skończyć bardzo źle. A więc w takich relacjach trzeba być bardzo czujnym, bo to się może skończyć wielką katastrofą. I też już tak na zakończenie chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na relacje, w które wchodzą wasze dzieci. Bo jeżeli dorosłemu brakuje takiej konsekwencji i roztropności, no to tym bardziej dzieciom. One są z natury bardzo ufne. I bardzo często, kiedy przyjeżdżam gdzieś do różnych ośrodków za granicą, no to wsłuchuję się w różne skargi rodziców, którzy mówią, że no ich dzieci się bardzo pogubiły. Weszły w jakieś koleżeństwa, przyjaźnie, które spowodowały, że te dzieci po prostu się zdemoralizowały albo zostały zdemoralizowane, się pogubiły. I oni rozkładają bezradnie ręce i mówią, no co mam teraz robić? Jak mam uratować swoje dziecko? No jest rzeczywiście problem tego, że dzieci, szczególnie w krajach innych niż Polska, no podlegają jakiejś inkulturacji, która niekoniecznie idzie w duchu chrześcijańskim. Przeważnie nie idzie w duchu chrześcijańskim. A więc ta walka o ich duszę odbywa się i to w sposób systematyczny, czy to za pomocą szkół, czy innymi kanałami. Dzisiaj niestety bardzo często poprzez mass media. A więc no, pytanie, kto mocniej walczy o duszę twojego dziecka? Czy ty jako rodzic? Ale wtedy trzeba przy tym dziecku być, być dla niego wzorem, przykładem, za to dziecko się modlić. Czy mocniej i silniej o duszę twojego dziecka walczą mass media, bo dziecko po prostu więcej czasu spędza przed telewizorem czy w internecie niż z tobą? Nie doświadcza twojej miłości, bo ciebie nie ma, czy też po prostu ty nie zauważasz zawczasu tych relacji, które są dla twojego dziecka szkodliwe. Tutaj potrzeba wielkiej, wielkiej roztropności, bo to jest chyba największe cierpienie dla rodzica, kiedy musi przyglądać się nieszczęściu swojego własnego dziecka. A więc potrzeba, żebyśmy się modlili mocno, szczególnie uważam do Matki Bożej, bo ona najskuteczniej oczyści tę przestrzeń, w której się znajdujemy z tych złych relacji. Powierzać najpierw siebie samego, ale także swoje dzieci. Prosić, żeby ona odcinała od nas te szkodliwe relacje, które nas od Boga odciągają. Oczyszczała te relacje z życia, oczyszczała życie waszych dzieci z tych szkodliwych relacji, w których się znajdują. Przecież ona jest naszą matką.
A to jest pierwsze zadanie matki. Czujnie przypatrywać się, czy ktoś nie chce skrzywdzić jej dziecka. I ona nas tak bardzo kochając, zatroszczy się o to, żeby nie zbliżyli się ci, którymi może posłużyć się zły duch, kiedy jesteśmy najsłabsi, kiedy nie jesteśmy w stanie tych ludzi zbliżyć do Pana Boga. Warto modlić się także do świętego Michała Archanioła o ochronę, właśnie szczególnie przed tymi ludźmi, gdzie to zło już jest tak mocno zakorzenione, że no nie ma szans, żeby zwykły człowiek mógł wyjść bez szkody z takiej relacji. Tu już potrzeba mocy świętego Michała Archanioła. Mógłbym jeszcze na ten temat mówić o wiele więcej, ale już myślę, że czas się kończy. W każdym razie proszę was, żebyście modlili się też za Polaków, którzy są w Polsce, którzy niestety też coraz bardziej ulegają duchowi tego świata i przestali się troszczyć i o te relacje Boże, i o te relacje ludzkie. Aby właśnie wasza wiara i zaangażowanie, czy za Polaków mieszkających w ojczyźnie, czy też lokalną społeczność szwajcarską, przyczyniała się do powrotu tych ludzi do Pana Boga. I tak zupełnie już na koniec, myślę, że ksiądz jeszcze w ogłoszeniach powie na ten temat słówko, chciałbym polecić książkę, którą napisałem niedawno, to jest w sumie świeża sprawa, jak prowadzić dzieci do Boga, gdzie znajduje się szereg bardzo konkretnych wskazówek pomagających rozwijać wiarę u dzieci. Jest to przede wszystkim książka dla rodziców, ale także i dla dziadków, którzy też spędzają dużo czasu z dziećmi. Można ją sobie nabyć dla siebie albo w prezencie ofiarować komuś. Myślę, że ona może być dla was bardzo konkretną pomocą. No właśnie w tym bardzo konkretnym zadaniu przekazu wiary i ochrony wiary w sercach dzieci najmłodszych, po mszy świętej. Tą książkę będzie można przed Kościołem nabyć. I zachęcam do tego, żeby właśnie ta troska o najmłodszych była w centrum waszych serc, bo dzisiaj o ich duszę toczy się największa walka. Amen.